Od kilku tygodni głośny stał się temat zmian w strukturze właścicielskiej klubu koszykówki Włocławek. Sponsor strategiczny Anvil S.A. zasugerował takie rozwiązanie już po Mistrzostwie Polski w 2018 roku. Obecnie 51% akcji ma Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej, a 49% miasto. Wczoraj odbyła się Rada Nadzorcza klubu koszykówki Włocławek, w której uczestniczył prezydent Marek Wojtkowski. Włodarz miasta nie ukrywa, że zależy mu na szybkich zmianach właścicielskich. Ja jestem zdeterminowany, że klub trzeba dokapitalizować, ponieważ taka jest wola głównego sponsora Anvil, firmy Anvil S.A., a uważam, że nie można lekceważyć takiej firmy, która od wielu lat jest marką wiodącą, jeśli chodzi o sponsoring koszykówki we Włocławku i Anvil S.A. jest także współautorem tych sukcesów, które w ostatnich latach mamy za sobą. Dlatego też ta wola została przekazana w sposób jednoznaczny. Do końca września mamy czas, dlatego też postępujemy w takim trybie błyskawicznym. Prezydent nie narzuca żadnego rozwiązania TKM-owi, ale zapowiada, że miasto jest gotowe przejąć nawet pakiet większościowy klubu koszykówki Włocławek. My jako miasto jesteśmy gotowi do dokapitalizowania klubu w każdej formule. Nawet jeśli będzie to 100% kapitału ujemnego, to jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast pytanie, jak się zachowa Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej. Czy będzie chciało, czy nadal będzie stało na stanowisku, żeby utrzymywać swój stan posiadania, czyli 51% udziałów w klubie koszykówki Włocławek, czy może ten udział zmniejszyć. Ja jestem otwarty na każde rozwiązanie. W grę wchodzi emisja nowych akcji i my jako miasto jesteśmy gotowi objąć określony pakiet. Jaki to będzie pakiet, to jest kwestia do ustalenia. Przede wszystkim chodzi o zlikwidowanie tak zwanego kapitału ujemnego, który dla spółki jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem i dlatego też sponsor tytularny, już pamiętam w ubiegłym roku, mocno się zastanawiał i pani prezes mocno musiała się tłumaczyć Radzie Nadzorczej, że sponsoruje klub w określonej wielkości. To są bardzo poważne kwoty, a mimo wszystko cały czas gdzieś tam ciągnie się kapitał ujemny. Walne zgromadzenie wspólników klubu koszykówki Włocławek z udziałem przedstawicieli TKM-u i miasta w trybie nadzwyczajnym ma zostać zwołane po 20 sierpnia. Wówczas można spodziewać się konkretnych deklaracji w tej sprawie. Obecnie kapitał ujemny spółki KK Włocławek wynosi 1 300 000 zł. Jak mówi prezydent miasta, celem zmian w strukturze właścicielskiej jest obniżenie tego długu. Obszerna relacja z konferencji prasowej prezydenta Marka Wojtkowskiego na ten temat jeszcze dziś na naszej antenie w obiektywie telewizji Kujawy.